Maranata, szczęść Boże, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Trzymam moją Biblię w ręku. Patrzę w słowo, które dziś będzie i powiem Wam szczerze, że jest mocne. Wstrząsa mną. Jeśli chcesz, by słowo wstrząsnęło Tobą, to Cię bardzo serdecznie zapraszam, bo dziś będzie o nieszczerości w Kościele. Nieszczerości w świątyni. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł do świątyni i nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: jakim prawem to czynisz i kto dał Ci tę władzę? Jezus im odpowiedział: ja też wam zadam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, i ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci: dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. On również im odpowiedział: zatem i ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Ci uczeni w piśmie zadają Jezusowi podchwytliwe pytanie. Jakim prawem czyni to, co czyni? Uzdrawia chorych, głosi słowo. To nie są ludzie, którzy szukają prawdy, są otwarci i pytają Jezusa: powiedz nam to tak naprawdę, od kogo pochodzisz? Nie. Oni mają swój plan. Chcą podchwycić Jezusa na słowie, na jakiejś nieścisłości, na jakimś wykroczeniu wobec prawa. To jest ich cel. I znajdą wtedy taki punkt zaczepienia. No już mają Jezusa. Można go skazać i zrobić z nim, co się chce. Zauważmy też, co mają ci ludzie w sercu. Pan Jezus, dobry strateg, zadaje pytanie. Jak odpowiecie, to też wam odpowiem. Skąd jest chrzest Janowy? Zauważmy znowu, co ci ludzie mają w sercu, ci uczeni w piśmie. Oni kalkulują. Jeśli powiemy z nieba, no to nam zarzuci, żeśmy się nie nawrócili, czemu nie przyjęliśmy tego chrztu, a jeśli powiemy od ludzi, no to się boją tych wszystkich, którzy uznają Jana Chrzciciela za posłanego przez Boga proroka. No więc dobrze wiedzą, co tu się dzieje, ale odpowiadają Jezusowi kłamstwem: nie wiemy. No więc Pan Jezus też im nie odpowiedział na pytanie, ale zobaczmy, nic nie skłamał. Oni powiedzieli: nie wiemy. Chociaż przecież dobrze wiedzieli. Gdzie to się dzieje? To jest ważne. Powiem wam szczerze, że kiedy siedziałem z tym słowem, modliłem się tym słowem, poruszyło mnie, że to się dzieje w świątyni. W świątyni są ludzie, którzy znają prawo, mają być pierwszymi w głoszeniu słowa, w głoszeniu Tory, i ci ludzie w świątyni są nieszczerymi. Knują spiski, kłamią. Poruszyło mnie to. I wiesz, zacząłem patrzeć na siebie, na ile ja jestem szczery wobec Boga i wobec ludzi, kiedy właśnie jestem w kościele jako wspólnocie, czy kiedy jestem w kościele jako budynku w tej przestrzeni sakralnej. Zauważmy, że ani znajomość prawa, znajomość pisma, ani nawet przebywanie w miejscu świętym nie chroni człowieka przed nieszczerością, przed grzechem, przed dwulicowością, przed knuciem jeden przeciwko drugiemu. To jest słowo dla nas, bardzo mocne słowo, bo w Kościele też jest nieszczerość. Jesteś szczery? A może jesteś ofiarą nieszczerości? Ktoś się uśmiechał, a tak naprawdę robił ci krzywdę jakąś. Albo byłeś świadkiem tego czy tamtego.
Mamy też i w Kościele ludzi, którzy chwytają za słówko. W imię Boga potrafią zmiażdżyć drugiego człowieka. W imię Boga potrafią rozwalić wszystko. Bo pochwycili na słowie, na geście. Ktoś coś zrobił w Kościele, a nie powinien. Są ludzie, którzy wciąż knują jakieś spiski, kłótnie o liturgię. Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? Gdzie w tym wszystkim jest miłość? Drodzy, my jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Nasze serca, nasze ciała, jesteśmy świątyniami Ducha Świętego. Kościół jest tą społecznością, którą wyznajemy jako święty Kościół, bo Bóg jest z nami. Jeśli nie rozprawimy się z nieszczerością, z taką dwulicowością, światowością w myśleniu i w działaniu w Kościele, obojętnie czy to dotyczy duchownych czy świeckich, to Kościół będzie słaby. To Kościół nie będzie autentycznym znakiem, że Bóg jest wśród nas. A to jest nasze zadanie. Nie pouczanie ludzi, jak mają żyć. Naszym zadaniem jest być znakiem. I przypominają mi się słowa z obrazka prymicyjnego, które już wam nieraz cytowałem z księgi Ezechiela. Będziesz dla nich znakiem i poznają, że ja jestem Pan. Posiedź z tym słowem, niech ono nas nawraca, niech ono uporządkuje naszą codzienność, nasze myślenie, nasze mówienie, nasze działanie, byśmy byli szczerzy, bo tylko wtedy będziemy autentycznymi, czytelnymi znakami Bożej obecności wśród swojego ludu. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, pozdrawiam ciebie i zapraszam cię jutro. Bądź razem ze mną.